Cześć, czołem, moje kochane siorki. Witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z Euro Truck Simulatora 2. Moi drodzy, od wczoraj jestem zajarany tą ciężarówką i chciałbym ją jak najszybciej kupić. Dlatego dzisiaj robimy trasę albo nawet dwie. I na początek sortuję sobie według ceny i dystansu. Najwięcej zarobię na tej fińskiej trasie z Turku do Kuwali. Sprzęt medyczny, wartościowe, pilne, podwójne, jeszcze delikatne. No, taki bonus to aż można, słuchajcie, jechać, taki bonus to aż można ciężko pracować. Włączam stopę, słuchajcie, i jedziemy, bo nie wiem, ile ta trasa mi do końca zajmie, a potrzebuję, jak wczoraj wyliczyłem, jakieś 160 tysięcy, żeby kupna drogą nabyć ciężarówkę, o której wczoraj mówiliśmy. Wybrano cel podróży. Tu jest wyjazd. No te, że tak powiem, trasy z taką właśnie maszyną są ciężkie. To ciężko się tym niestety powozi, mówiąc kolokwialnie, ale no wiecie. A następnie skręć. Za 300 km zarobić 11 tysięcy euro. Skręć w lewo. Grzechem byłoby nie skorzystać. No przy moim. Nie będę na razie rozwijał dłuższych tras, bo takie myślę, te półgodzinne odcineczki to jest to, co będę chciał na razie robić. Zobaczymy, ile jeszcze moi pracownicy zarobią. Bo to też jest, słuchajcie, ważna sprawa. No ale no, bo teraz jakieś będzie 54 centy, troszkę za mało. Podejrzewam, że dzisiaj tego nie zrobimy. Pewnie dopiero jutro, ale już widzę na horyzoncie nową ciężarówkę. Widzę na horyzoncie tą podróż do Skandynawii, żeby takie właśnie długie dostawy robić, ale już robić je własnym transportem. Skręć w prawo. Także ja jestem pełen optymizmu. Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda to zrobić, ale postaram się dzisiaj nagrać już odcineczki dla was, te dwa. Jest w sumie późno, bo u mnie już jest 7.30, czyli 19.30. Dzisiaj praca, siłownia, więc czasu nie ma. Jedź prosto. Ale zobaczymy. No liczę, że jakoś to w miarę sprawnie i szybko pójdzie i dzisiaj tutaj powiedzmy 21 te dwa odcinki nagram, żeby jeszcze móc, słuchajcie, trochę odpocząć. Bo jednak praca od 6 rano, potem siłownia, to troszkę szczególnie fizycznie, ale i psychicznie wykańcza. Tak trochę zamilkłem, wybaczcie, bo się zamyśliłem. Praca mi jeszcze siedzi w głowie. Co więcej, znaczy chcę kupić, wiecie, tą Scanię. Miałem pomysł, żeby was zapytać, tylko że to nie zga egzaminu, bo
Ja te odcinki naprawdę nagrywam na zapas. Już mam chyba do środy przyszłej zaplanowane, więc jeszcze 7 dni do przodu. I powiem szczerze, że będę chciał nagrywać to w ten sposób, żeby wam starczyło do końca wakacji, czyli do 1 sierpnia. Jest to możliwe, bo wiem, że teraz około 1,5 tygodnia będę sam jeszcze w domku, więc wieczorami będę mógł coś nagrywać, więc jak tylko mi, że tak powiem, zdrowie pozwoli, to będę to robił. Tak samo w niedzielę przewiduję, że będę miał troszkę więcej czasu, w sobotę chyba też, także będzie możliwość, żeby troszkę tych odcinków dla was ponagrywać. Nie wiem, czy tylko z ZTS-a, zobaczymy, być może coś innego wleci na kanał. Ale obawiam się, że mogę nie mieć aż tyle czasu, żeby nagrywać kilka gier. Kurde, żałuję tego mandatu, bo zamyśliłem się, a teraz akurat kasy potrzebujemy grubo, nie? Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Skręć w lewo. Patrzcie, pociąg jedzie, ale jajka. Pierwszy raz tu widzę pociąg, ale fajnie. Tak, zawsze jak były pociągi, to się przejeżdżało raczej poprzek torów, a nie wzdłuż. Ale fajowo. Zobaczymy, czego wyprzedzę. Coś wolny ten pociąg. Wyprzedzamy go. Fajnie, nie? Fajnie klimatycznie, jak taki tutaj stukało ci w prawej słuchawce. Fajnie, fajnie, fajnie. Jedź prosto. Tak naprawdę połowa trasy za nami. Mniej więcej. Więc wiecie co? Chyba walniemy dwie trasy. Tak trzeba będzie zrobić. Dłuższy odcinek chyba dla wszystkich będzie plusem. Przygotuj się do skrętu w prawo. Tam widziałem taką trasę za 15 tysięcy euro. I ona byłaby idealna, myślę. Więc ją zrobimy. Będzie taki odcinek około, podejrzewam, 50 minut. Jedź prosto. Ale przynajmniej na końcu uwiecznimy to i kupimy nową ciężaróweczkę. Jak mówię, nie będziemy je jakoś malować wybitnie, bo to też nie o to chodzi teraz. Nie mamy kasy na takie udziwnienia, ale taką, wiecie, damy może tylko te tablice rejestracyjne z przodu, bo to kosztuje grosze. Może jakąś jedną zawieszkę tutaj do kabiny, bez malowania, bez żadnych tutaj udziwnień. Kurczę, znowu. Nie wiem, czy to... Przepraszam, czy... Bo ja może jestem ślepy. Czy był tutaj znak, że uwaga, fotogada? Chyba nie było. Jestem zawiedziony. Jedź prosto. Wychodzi na to, że będę musiał dobrać kredyt. Żeby kupić tamtą ciężarówkę, którą sobie wymarzyłem.
jedź prosto. Wiecie, ja mam zawsze obawę przed zakupem ciężarówki własnej. No bo jak dobrze wiecie, jest jak jest, czyli po prostu mam czasem wypadki. Tutaj akurat mało ich było, ale mi się zdarzają jakieś kraksy. W związku z tym czasem potrafię zapłacić 100 tysięcy euro za naprawę pojazdu, tak? 100 tysięcy złotych, przepraszam. No tu mamy już poniżej stóweczki, więc my zaraz dojedziemy. Nie będę też krążył i nie będę szukał innych ładunków. Świetnie, znowu. Ech. Jedź prosto. Może być skórka za wyprawkę. Mandaty mnie będą kosztowały więcej niż nie zarobię na tych podwójnych dostawach. No ale dobra, trudno. Jest jak jest. Też nie wiem, czy nie zmienić teraz na złotówki waluty, ale to może. Może później. Także będą dwie trasy, słuchajcie, i będzie zakup ciężarówki. No myślę, że jest na co czekać. I mam też nadzieję, że wam się ta seria podoba, bo to taka troszkę nietypowa. Krótkie trasy w ETS-ie z reguły na streamach były zawsze jakieś długie, bo tam 2-3 tysiące kilometrów. Ale uznałem, że teraz fajnie byłoby właśnie zrobić to, bo to mi pozwoli troszkę się podzielić. Wiecie, jak wejdę do jakiegoś Rimworlda na przykład, to będę siedział i się nie od i się nie będę mógł odkleić. Tak samo jak nie wiem, Mountain Blade, chociaż nie mogę w niego grać teraz, bo ja mam za sobie komp. Farma, no to fajne grać samemu, to nudno, przynajmniej dla mnie. Można by jeszcze ewentualnie zagrać w Payday, ale też trzeba grać w ekipie. A nie wiem, teraz jak Black i Soldato, teraz to już czasem czy Kubuś, tak średnio, bo ich nie widzę na Discordzie. Wam powiem, że patrzę na te fotoradary i nie widzę. Nawet staram trzymaj się skupić. W prawej stronę, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Skręć w prawo. Tutaj naprawdę w tej Finlandii się też ciężko jedzie, tak jak po Polsce. Serpentynki są niezłe. No mamy 13 minut, dojedziemy, podejrzewam jakieś 15. Trzymaj się prawej strony. Zdecydowanie jeszcze jedna trasa, zdecydowanie. Przygotuj się do skrętu w lewo. A
To się moi pracownicy nie zarabiają. Przygotuj się do skrętu w lewo. Kurczę, tam jest jeszcze punkt jakiś. No bo potem go nie będę teraz go odkrywał. Mogłem tam pojechać do tego znaku zapytania, ale kurczę, szkoda mi, tam nie ma jak zakręcić znowu. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. No, to była genoweczka, miałem taką na multiku. No Boże, przepraszam, wiadomo, że tu stałem. Wejdzie poziom? Aj, kurde, poziom mi nie wszedł, no. No dobra, słuchajcie, jeszcze jedna trasa, mam 52 tysiące, jeszcze jedna trasa, tak żeby chociaż to 60 było, może nie będę robił tej długiej, co myślałem, może jakąś inną się znajdzie, tak żeby te 60 chociaż było na koncie, wtedy powinno mi starczyć. Mało. Nie chcę robić ciężkich ładunków, bo one długo trwają. Kurde, ta trasa jest... ...8000, może mi nie starczy do 60, powiedzmy na jakieś mandaty. Ale ta jest znowu długa, 500 km. Czekajcie, co tu jeszcze mamy? 493. Gruszki i cebula, no to ładna impreza się szykuje. No bo wiecie co? Wiem, że to może źle brzmi, ale chciałbym, nie chciałbym tak długo jeździć. Zróbmy to, bo to będzie długi 15 minut. Nie jest to jakaś mega zyskowna trasa. Ale już nie chcę przedłużać, bo jakbym dał teraz trasę na 500 km, to bym miał godzinę odcinka i bym to 100 lat renderował, by się długo wrzucało, a naprawdę jest późno. Tak się powinniśmy wyrobić. Będzie ok, będzie ok. Jeszcze ile minęło nam czasu? 18, jeszcze długi 18 i koniec. Czy tu się wyjeżdża teraz? Kurde, naprawdę stąd wyjeżdżać taką naczepą? Skręć w lewo. Dobry początek. Na rondzie zjedź drugim zjazdem.
wiedź z ronda. Jedź prosto. Przygotuj się do skrętu w lewo. Dobrze, że jest autostrada. Powinno być lepiej. O, ta skrania mi się podoba. Taką chyba chcę mieć właśnie. Skręć w lewo. Ty, chyba taką skanię będę miał. No, chyba taką samą, tylko górę będzie miała troszkę inną. Dobrze, że mamy autostradę, to się rozpędzimy i ja może jakoś pójdzie. I to jest Szwecja. Z tego co pamiętam, to w Szwecji mamy informację o fotokaterach, więc jak się skupię, to nie powinienem dużo zapłacić mandatów. Tylko trochę. A to jest chyba słaby silnik. Bo rozpędzamy się bardzo wolno na ten podstawowy. Bo ładunek mamy ile ton? 2,7. Nie jest jakoś dużo. Albo było pod górkę, tego też nie wiemy. Chociaż teraz też pod górkę i ona spada prędkość. Uch, to może być długa i męcząca trasa, słuchajcie. Jedź prosto. Helsingborg. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Dobra, może teraz się uda troszkę rozpędzić. Żeby ta trasa w miłej i szybkiej atmosferze minęła, bo tam było sporo miasta, że jechaliśmy, było sporo zakrętów, było wąsko i tak naprawdę no, rozpędzaliśmy się do ponad 100 km, ale bardzo było dużo hamowania. Ta trasa tak się utrzyma jak teraz, to będziemy mogli te powiedzmy 120 włączyć i jechać. To nam szybko zejdzie traska. Mam teraz troszkę z górki, więc okoliczności przyrody i infrastruktura temu sprzyjają. Szkoda, że nie wiem jaką ma ta skania silnik, kurde jaki ma, bo naprawdę mułowata. Czy to jest 20?
Dobrze, stówkę przejechaliśmy. Jedna trzecia trasy za nami. Mniej więcej 5 minut minęło, 7, 6, no to jeszcze jakieś 12 minut. Więc myślę, że biorąc pod uwagę zakup ciężarówki, w tych 40 się zmieścimy. Jest trochę z górki, można się go spędzić, zobaczymy czy się uda. O, ale przed nami jakiś zawiasek. Trzymaj się prawej strony. Zjedź w prawo. Tutaj trzeba robić to od strony zewnętrznej, żeby nam się te naczepy zmieściły. Skręć w lewo. Najgorzej, że skończyły się autostrady, więc będziemy jechali teraz wolniej. Jedź prosto. Szukając fotoradarów, nie? No gdzie był fotoradar? Może policja za mną jedzie? Jak to się stało? Czy ktoś widział fotoradar? Ja nie. Schore. Chore, no ale kupujemy, trudno, no nie kupię tą ciężarówkę, nie już powiedziałem, to najwyżej wezmę większy kredyt. Jedź prosto.
jedź prosto. Już blisko jesteśmy, ale znowu jakieś zawijaski. A wiecie, tym pojazdem z takimi naczepami to nie jest proste. Skręć w lewo. Udało mi się nie zawadzić policji. Jest sukces, słuchajcie, jest sukces. Ale martwię się, słuchajcie, wiecie, co się martwię, o ten kredyt, kurczę, że to kolejne 100 tysięcy, ale trzeba będzie wziąć, no, nie ma co gadać. Weźmiemy pewno 110 tysięcy kredytu i to 10 się spłaci jakoś szybciej. Z własną ciężarówką, w czystej teorii powinno być więcej, dużo kasy za dostawę. Będziemy jechali z Warszawy na północ i będziemy starali się w Skandynawii te właśnie podwójne dostawy robić. Jest to chyba jedyne możliwe wyjście w tej chwili. O! Co robiła nam koleżanka 2000? Świetnie! Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. To? Kto to zrobił? Jedź prosto. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Przygotuj się do skrętu w prawo. I pięknie, no znowu zamyśliłem się, wybaczcie mi. Znowu się zamyśliłem. Skręć w prawo. Po prostu praca mnie siedzi jeszcze w głowie, wiecie. No przecież jadę. Tak naprawdę w tej dostawie to nie można było przeginać. Zostałem na czas, została godzina, ale ja przecież prułem jak szalony. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo.
Jak mnie puściłeś, to mnie puszczaj, nie kombinujesz, nie? Dobrze Skręć mówię? w lewo. Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Gdzie teraz trzeba jechać? To jest to. Aha, staje świetnie. Czy trzeba zrobić oberka? Kaska sama mnie ucieka, zobaczcie. Myślałem, że skręcisz, dziadu. Jest, słuchajcie, jest. Chyba to się zaczęło? Nie, no jest. Doskonale, jakieś coś za uszkodzenia pewnie mnie odejmą. A nie, nie było uszkodzeń. Świetnie, kontynuuj. Co sobie powiększamy? Dziesięć wynagrodzenia. Dziesięć wynagrodzenia. Czy ADR-y? Dobra, damy ADR-y. No to słuchajcie, mamy kasę. I odcinka 36 minut. Teraz tak. Potrzebuję wziąć kredyt na 100 tysięcy. Znowu. Mamy 13 koła raty. Musimy odwiedzić dealera. Pewnej znanej marki, jaką jest Scania. Musimy wybrać ciężarówkę. O, tą. Bo w środku była troszkę fajniejsza. Z normalnym dachem, bo wyższych od 14 poziomu. Dobra. Kupujemy. Oczywiście mój garaż w Warszawie. Aha, tylko nie zrobiłem. No to jestem jednak upośledzony, bo przecież miałem jeszcze na to. Żeby zmienić silnik i inne rzeczy. Dobra, teraz to zrobimy. Zapomniałem, wybaczcie. No to możemy raz, dwa, trzy ogarnąć. Aby nie było drożej. Nie, chyba nie będzie. Tu jedziemy. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Też mogę to tutaj zrobić. Przecież. Czyli dryga ciężarówek. Czy to mi coś tutaj... Nie, to mi nic nie da. Czy tu jest jakiś serwis? Nie ma. Dobra, żeby jechać tam do serwisu. Prosto. No, dawaj zielone. Agencja pracy przy okazji, bardzo spoko. W porządku, znajdziemy inną trasę. Świetnie, spłacono raty pożyczkowe. I nie będę miał chyba na sam pojazd, no. Nie róbcie mi tego! Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Aż sam mandat, to sam mogę jechać. No wygląd ciężarówki potem zmienimy. Nawet w środku. Trzymaj się prawej strony. Ale na pewno musimy zmienić silnik i musimy zmienić podwozie. To jest jakby obowiązek. Zadanie
wykonane. Odmeldowuję się. Dobra. Konfigurator ciężarówki. Pyk, robimy to w ten sposób. Dobra. Dobra, tak. I potrzebujemy lepszy silnik. Właśnie, ja skopałem. To zostawmy. Tak jak jest. Tak? Trudno. Lepszy silnik, bo to trzeba dać. I lepszą skrzynię biegów. I problem jest taki, że to mogę zrobić. Ja bym zajmę trochę kasy. Ale to by się przydało jeszcze zmienić. To by mi znacząco podniosło ciężkie ładunki. Natomiast to kosztuje 30 tysięcy. Nie mam na to teraz kasy. Więc tego nie zmieniam. Zmieniliśmy sobie tylko silnik. Zmieniliśmy sobie skrzynię biegów, to nam trochę lepsze warunki. A na... no mamy czas, żeby trochę zarobić. Mamy czas, żeby osie sobie też pozmieniać. Bo nie potrzebuję być tak szybki, to nie ma sensu. Ale to mi da dużo da. To mi dużo da. To mi da, zobaczcie, ile do ciężkiego ładunku. Więc takie zmiany, słuchajcie, takie zmiany. Na razie osiek nie zmieniamy, stajemy to w ten sposób. Zmieniamy sobie silnik, zmieniamy sobie skrzynię biegów. Tego nie zmienimy na ładniejsze, bo... chociaż nie, kosztuje tyle samo. Wiesz, nie, trzeba będzie to kupić. Teraz, bo jakbym kupił to wtedy, to bym nie musiał tego dokupywać teraz. No trudno. Malowania nie robimy. To bez sensu. Wnętrze kabiny możemy zrobić. Tak. Czy tutaj chyba coś zawiesimy? Okej, to jest. To jest zrobione. Czy możemy tutaj coś zrobić? Aha, to są filtry, to nie. Naprawdę tutaj daliśmy. Aha, to było to tutaj. Głupi jestem. Okej. Tu, aha, to są to już na gadżety, ale na tych gadżetach nic nie mogę powiesić, prawda, bo nic nie mam. Więc bez sensu. Kupmy sobie może tylko coś tutaj. Weźmy sobie na razie z Goodyearkiem, to kosztuje grosze, 300 euro. A zawsze tam jakoś polepszy ideę. Tutaj co możemy dać? Kubek. To kosztuje grosze. To jakby się tu nie przyjmuje. Notesik. Kawę. Damy kawę, a to sobie zmienimy na coś innego. Na to na przykład. Tutaj. Tutaj nic nie mamy. Jeżeli chodzi o kierownicę. Nic nie mogę. Dobra. Tak będzie wyglądała moja ciężarówka. Zostanie mi jeszcze 17 koła na kredyt, więc trzeba to wykorzystać. Niech będzie. Pójdę spać.
Bo to trzeba zrobić. Wtedy widzimy jakiś pytajnik jeszcze tylko na mapie i odkryjmy go i będziemy kończyli. Czy dobrze, że go odkryłem przedtem, no dobra, niech okay, będzie. Ruszajmy. Skręć w lewo. Tak naprawdę ciasna ciężarówka, ale władza. Jesteśmy wyspani. Trzymaj i tak naprawdę już za chwilę będziemy mogli udać się do Skandynawii. Skręć w lewo. Oczywiście mówiąc za chwilę, myślę o kolejnym odcinku. Żeby nie było, że to teraz. Żeby nie było, że to już. A następnie skręć w lewo. Sprawdzę tylko jeszcze jedną malutką rzecz, mianowicie ile, jaka jest różnica w kasie, bo wiem, że te ładunki tak 5 km miałem po 8-9 tysięcy. Natomiast własną ciężarówką powinno być kilkanaście, ale zaraz to sprawdzę. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Nic ci nie jest. Koniec trasy. Nie no, genialnie. Jestem najlepszym kierowcą bombowca. 3000 na dzień dobry. Słuchajcie. Zobaczmy tylko rynek pracy. Rynek przesyłek. Te są jakieś 2000 więcej warte. No właśnie, Kalmar już nie kosztuje taka krótka. 8 tylko kosztuje 10, tak? To jest jakby to, na czym mi zależało. Z Gdańska, jakie mamy trasy? Do Kalmar. Taka trasa 200, patrzcie. Ciężki ładunek kosztuje 10 tysięcy prawie. Ta kosztuje nie 12, a kosztuje 15, więc wzrost jest. To też są ADR-y. Ale o to chodziło. Teraz będziemy w stanie po prostu lepiej zarabiać, więcej zarabiać i muszę mieć świadomość, żeby łapać te ładunki właśnie podwójne, które są w Skandynawii, no to muszę te dwie osie mieć, żeby ten mój pojazd był zrywniejszy. Ale mamy wszystko, mamy ciężarówkę, jest pięknie, moi pracownicy powoli, ale powoli, ale już zarabiają ponad 1000, więc naprawdę, naprawdę nie ma lipy. Dziękuję wam, kochani, pięknie za oglądanie i do zobaczenia jutro. Pa, pa, hej.